Witam serdecznie na kanale Przyroda.pl. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najbardziej niebezpieczne jeziora na świecie. Zapraszam do oglądania. Jezioro Nios, Kamerun, Afryka Środkowa. W czym może być problem? Otóż woda głębinowa i powierzchniowa niemal wcale się nie mieszają. Wynika to ze słabych wiatrów i sporej głębokości, w tym przypadku 208 metrów. Duże znaczenie ma różna temperatura w danych strefach jeziora. Warstwa powierzchniowa ma 25 stopni Celsjusza, strefa poniżej od 10 do 70 metrów 22 stopni Celsjusza, a zaopatrywany w ciepło wulkanu głębiny 25 stopni Celsjusza. Przez to mamy dwie warstwy cieszczy o różnym składzie chemicznym. W dolnej skupiają się gazy wulkaniczne, a na nie naciska masa wody bez trujących substancji. Jeśli woda głębinowa przemieści się w płytsze miejsce, to przez niższe ciśnienie hydrostatyczne gazy szybko uwalniają się do otoczenia. Taki incydent miał miejsce 21 sierpnia 1986 roku. Mieszkańcy wiosek słyszeli wieczorem przez kilkanaście sekund podejrzane dudnienie. Ciekawscy wyszli z domów i poczuli zapach podobny do zgniłych jaj, związki siarki. Niedługo potem stracili przytomność. Ci prociekawscy przed omdleniem zdążyli jeszcze ujrzeć bulgocącą wodę, a nad nią białą mgłę. Tej nocy zmarło 1800 osób i o 1200 więcej bydła, jak i wiele dzikich ptaków, płazów, gadów i owadów. Powodem uduszenia była pokaźna ilość dwutlenku węgla, który niespodziewanie wydostał się z głębin. Po tragedii poziom jeziora spadł prawie o metr, a barwa zmieniła się z błękitnej na rdzawo-czerwoną. Świadczyło to o wypłynięciu wody pełnej nie tylko dwutlenku węgla, lecz i żelaza, które utworzyło tlenki żelaza. Aby zapobiec kolejnym nieszczęściom, władze Kamerunu w 2001 roku na Nios zainstalowały system odgazowywania. Jezioro Monaun, Kamerun, Afryka Środkowa. 15 sierpnia 1984 roku doszło tam do dość podobnego, lecz mniej dramatycznego wydarzenia. Wskutek zatrucia dwutlenkiem węgla śmierć poniosło 37 osób. Przyczyna w tym przypadku jednak nie była oczywista. W 2003 roku ze względu na to również zainstalowano system odgazowywania. Jezioro Patelnia, Dolina w Waimangu, Nowa Zelandia. Jest to największy zbiornik gorącej wody na świecie. Ma 200 metrów szerokości, a do tego od 50 do 60 stopni Celsjusza. Dolina, w której się znajduje, powstała na skutek erupcji wulkanu Talavera w 1886 roku. Dolina w Waimangu jest ponadto zaliczana do najmłodszych systemów geotermalnych na świecie. Wrzące jezioro, Dominika. Temperatura tego jeziora to od 80 do 90 stopni Celsjusza. Jest to rekord pod względem temperatury zbiorników wodnych. Jest to atrakcja dla turystów, mimo że w 1901 roku eksplozja pary wodnej i trujących gazów, najpewniej dwutlenku węgla, spowodowała śmierć dwóch osób odwiedzających akurat to jezioro. Jezioro Kawah Ijen, Wyspa Java, Indonezja. Jezioro znajdujące się w tymże kraterze ma średnicę około 700 metrów, co czyni je największym naturalnie powstałym kwaśnym zbiornikiem na świecie. Wulkan jest aktywny, przez co poprzez szczeliny przedostają się dwutlenki siarki, chlorowodór i siarkowodór. Jezioro urzeka swoją turkusową barwą, jednak jest mieszaniną żrących substancji. pH wynosi mniej niż 0,4. To miejsce najlepiej odwiedzać w masce przeciwgazowej. Jezioro Szagan, Kazachstan. Radzieccy naukowcy chcieli wykorzystać energię atomową do tworzenia sztucznych zbiorników, mających służyć do gromadzenia wody. Chciano rozwiązać problem suszy na terenach stepowych. Pierwszy test był 15 stycznia 1965 roku w korycie wysychającej latem rzeki Szagan. I to właśnie wtedy zdetonowano pod ziemią na głębokości 178 metrów bombę atomową.
Siła wybuchu wyniosła 140 kiloton, czyli 10 razy więcej niż na Hiroshimie. Utworzył się krater o średnicy 400 metrów i głębokości 100 metrów. Z wyrwanej gęby utworzył się potężny 30-metrowy wał. Rozkopano go koparkami, by woda podczas roztopów miała szansę wlać się szerokim kanałem do krateru. Ale nie tylko ona się tam wlała, bo dostały się tam również radioaktywne pierwiastki z gleby. Jednak Sowieci w filmach propagandowych kłamali, że można się w tym jeziorze bezpiecznie kąpać. Dziś już wiemy, że znajdują się tam izotopy cezu, plutonu i strontu. Mimo to z jeziora i rzeki Shagan tutejsi mieszkańcy poją bydło i konie. Brak zainteresowania władz sprawia, że mieszkańcy tych okolic są skazani na choroby nowotworowe, żyjąc tak blisko skażonego zbiornika. Konkludując, jezior nie należy pod żadnym pozorem oceniać po wyglądzie, a po składzie chemicznym, bo nawet piękne jezioro może zaskoczyć wysoką temperaturą, której lepiej nie testować na własnej skórze. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!